Witam, Kalisteo, nad Aralanem. Miałem sporą przerwę od nagrywania, także musiałem troszeczkę sobie poczytać zadania. Musimy zdobyć sromotniki. Ja poza nagrywaniem już poszukałem je. Tu jest jeden, tu drugi i tutaj trzeci. No to cóż, wybierzmy się, aby je pozbierać. Jeszcze go na mapie nie widać. Pierwszego z nich to będzie gdzieś tu. Jestem blisko, bo przypominam sobie tą okolicę. O, chyba widzę. Tylko teraz się trzeba dobrze ustawić względem niego. To będzie tu, przy chatce. Albo nie, to było poniżej. Tutaj, o. O, właśnie. Mamy pierwszego. Teraz muszę odnaleźć były dom Dendry. Czy może Dendry? To już tak dawno, parę miesięcy minęło. Nie, zaraz, to było przed jej domem. O, właśnie. I jeszcze trzeci. O, widzę nawet już. Mamy go. I teraz trzeba zanieść sromotniki do Nezemusa Ślepego. On był w takiej wieży. Czy może zamku? Znaczy się, to nawet było to miejsce, gdzie zaczynaliśmy grę. Czy to tu? Okolica podobna, ale przez tą całą mgłę zbyt wiele nie widać. Mam pomysł. Mapka. Tutaj, czyli zamek. To musimy odbić w lewo. Oj. Tak, wieża była na prawo, więc zamek znajduje się tutaj. I teraz on gdzieś tutaj był, po lewej chyba na... Aha, tu, dobra. Ale wydawało mi się, że... powinienem go widzieć. A, tu jest, dobra. Wszystko ok. Czasem może być walka, ale... Ach, nareszcie. Mój czeladnik wraca z grzybkami. Daj mi je. Głosem Janiela, bo wiecie, my podszywamy się. Pod jego byłego tam ucznia. Oczywiście, mistrzu, proszę. Błękitny. My co Zenis. My co Xuxis. Tak jak prosiłeś. I wręczamy sromotniki, udając, że to magiczne grzyby. A tu... A, jeszcze nie zebraliśmy. No nie, no zebraliśmy, no to wiadomo, nie? Znakomicie. Daj mi je i bierze od nas sromotniki. I teraz znowuż głosem tego Janiela, nauczycielu, kiedy rozpoczniemy rytuał. Cierpliwości, mój młody uczniu. Wciąż brak nam jednego składnika. W dodatku najważniejszego... Co to za składnik? Przynieś mi serce orka lub goblina.
Najlepiej młodego, silnego orka. Dasz sobie radę. Nie zawiodę cię, nauczycielu. Nauczycielu, już mam serce, oto on. I możemy wręczyć serce Janiela zamiast orkowego. No tak, bo my mamy wypaczyć ten jego rytuał, więc wybieramy drugą opcję. Dobra robota, Janielu. Może jednak do czegoś w życiu dojdziesz i bierze serce nieszczęsnego czarodnika od nas. Zrobiłem, co mogłem. Najmądrszy na Zemusie. Czy teraz rozpoczniemy rytuał? Zaczekaj, niech pomyślę. Mamy składniki. Mamy, my co Zenic, my co... No, nie będę tego zagoczytał. Mamy serce orka. Czas rozpocząć rytuał. Na Zemus klaszcze w dłonie i nagle wokół zapada mrok. Coś tutaj widzę. Nie, to nie jest gwiazdka. Ale muszę pochodzić troszeczkę, bo może być coś zakopanego. Trzeba to rozpoznać. Widzę szał i może przed rozmową z nim skorzystam z niego. Nie, nie mogę z tego skorzystać. Bo boję się, że... O! Że to zakończy się walką. Słabe, nie chcę tego. Ale sprzedam. To... Nie, nie mogę nic z tym zrobić. A co to jest? Niby mogę to zabrać, a nie mogę tego zabrać. Jakieś kwiatki. No nie wiem. Ale wydaje mi się, że tu gwiazdkę widzę. A! Runka czerwona i to bardzo dobrze. A tu? I jajko czerwonego smoka. Nie no, tutaj nic więcej. Tu może coś. O! Przyda się. Jeszcze wydaje mi się, że tutaj gwiazdkę... Aha, to pewnie pojemnik z szałem. No nie wiem, czy ja coś przegapiam tutaj. To też wygląda jak pojemnik z szałem, ale nie jest nim. No tutaj tak troszkę dziwnie to wygląda. Co to? Okej. I tutaj coś jest. O. Nieźle to graficznie poukrywali. Teraz najbardziej podejrzane jest coś tutaj. Ale ja nic nie widzę. Czyli tak, skorzystamy z szału. I możemy rozmawiać. Nie stój tam z rozdziawioną gębą. Pomóż mi przygotować elementy rytuału. Teraz tak, możemy wybrać. Przepraszam na Zemusie, ale gdzie my jesteśmy? W sumie można by się zapytać. Ach, prawda, jeszcze cię tu nie było. To moje tajne laboratorium. Nie wpuszczałem cię tu wcześniej, bo bałem się, że rozbijesz słoje, w których trzymam homunculusy. Ale teraz potrzebuję pomocy. Powiedz, co mam zrobić, mistrzu? Najpierw utrę przyniesione przez ciebie składniki na proszek, potem zmieszam je z grzybami i odprawię specjalny rytuał przy użyciu serca. Musisz tylko odczytać ten zwój bezradności. Na Zemus poddaję ci magiczny zwój. Czy wszystko jasne? Rozpoczynamy rytuał. Na Zemus uciera przyniesione przez ciebie składniki w miedzianym moździerzu przy pomocy kamiennego tłuczka. Czekamy, ziewamy, obserwujemy. I co ja mam wybrać? No to ziewamy, nie? Na Zemus polewa samotniki i utarte składniki jakimś mętnym płynem. Poczekaj, patrz uważnie, stłum się w niemcie, o.
Nazaremus gotuje serce w małym kociołku. Pomyśl. Pachnie smakowicie. Poczekaj, okaż znudzenie. O. Nazaremus odprawia nad składnikami jakieś dziwne czary. Tam czekamy. Patrzymy uważnie. Przyśnimy. Nazaremus nagle wskazuje na ciebie palcem. Janielu, teraz. No jak, będziesz mnie budził ze snu? O. Wyrecytuj zaklęcie magicznego pancerza. Wyrecytuj zaklęcie bezrodności od tyłu. Ha. I tu jest zagwozdka, bo chodzi o to, że ja mam wypaczyć mu ten rytuał, a on by chciał, żebym ja użył zaklęcie bezradności. Choć akurat niekoniecznie od tyłu, ale dajmy pancerza. Nazaremus kończy rytuał dziwną, brożącą krew w żyłach inkantacją. Zacieramy ręce? Wracajmy do biblioteki, Janielu. Okej. Okay. Otrzymana premia plus 1% do odporności na wszystkie rodzaje obrażeń. I bardzo dobrze. To się na pewno przyda. No dobrze, ale co tutaj się podziało? Trochę to dziwne, Janielu. Rytuał nie zadziałał jak należy. Moje zaklęcie nie podziałało na orków, lecz na nas, elfy. Czujesz to? Nogi mi słabną, ręce drżą. Chyba nie pomyliłeś składników. No gdzieżby tam? Jak możesz tak myśleć, nauczycielu? Byłem bardzo ostrożny. Nie, Nazaremusie, to niemożliwe. Wszystko zostało wykonane zgodnie z twoimi wskazówkami. No, dokładnie. A zatem, gdzie popełniliśmy błąd, Janielu? Nauczycielu, osobiście zebrałem i przyniosłem ci wszystkie te rzadkie składniki. Przyniosłem ci te specjalne grzyby, jak one się nazywały. Zdobyłem też serce młodego goblina. Niełatwo jest znaleźć goblina na Arlanie Mistrzu. Tak, Janielu, muszę przyznać, że dobrze się spisałeś. No to wybierzemy pierwszą opcję. Tak, dobrze się spisałeś. I jeszcze te grzyby. Ach tak, no wiadomo co znaleźliśmy, nie będziemy tego czytać. Zostaje tylko jedna możliwość, to twoja wina. Nazaremusie, nie chciałeś, by rytuał zadziałał. No dokładnie, to jest jego wina. Jak to możliwe? Służyłem światłości przez całe życie. Właśnie, służyłeś. Nigdy nie byłeś istotą światłości. Nazaremusie, poddałeś się jej sługom, ale w głębi serca zawsze pozostałeś oddany mrokowi. Tak jak twój przyjaciel Maedrilite. Przyznaj się. Nie jestem tak jak on. Skąd w ogóle wiesz o Maedrilite? Jeszcze cię nie było na świecie. Wszyscy słyszeli o Maedrilite. Byłeś jego przyjacielem, uczniem i asystentem, a gdy zwierzył ci się ze swoich zamiarów, zdradziłeś go. Istota światłości nie postąpiłaby w ten sposób. Maedrilite, obudziłeś we mnie bardzo stare wspomnienia, młody czarodniku. Mistrz pogrąża się w myślach. Maedrilite i ja byliśmy przyjaciółmi, to nie ulega wątpliwości. Oddałbym za niego życie, gdy zwierzył mi się ze swych planów. Byłem przerażony. Jednak czułem także, że jego słowa są groźne, bardzo kuszące. Proponował, byśmy zostali władcami świata i rządzili nim ramię w ramię. To teraz przemawiamy normalnym głosem. Tak, Nazaremusie, to było oczywiste od samego początku. Należysz do mroku i jesteś jednym z nas. Janielu, wszystko w porządku? Nie, teraz. Ty nie jesteś Janiel. Nie jesteś nawet żywą istotą. Kim jesteś? Nazywam się Dart. Nazaremusie, przysłał mnie duch mroku, aby wrócić Maedrilite'owi życie. Co? Ale to niemożliwe. Maedrilite nie żyje już od setek lat. Widziałem na własne oczy, jak zamurowali jego grobowiec. On naprawdę umarł, głupi elfie. Ale mrok miłuje swoje wierne sługi. Duch mroku przywiódł go z powrotem i obdarzy go mocą i siłą. Ale, jak? To ja tu zadaję pytania, elfie, i mam jedno pytanie. Czy jesteś gotów stanąć po stronie mroku i złożyć przysięgę, że będziesz mu służyć równie gorliwie jak kiedyś światłości, lecz uczciwiej? Tak, wampirze, będę służył wielkiemu mrokowi. Będę mu służyć uczciwie i lojalnie. W porządku, wierzę ci.
No i co to tutaj zmieniło nam? Ach, teraz ta mandolina. No to trochę jeszcze tutaj zabawimy. Witaj, krwiolubny panie. Czym mogę ci służyć? Interesują mnie twoje towary, czarodzieju. Nie no, w sumie to nie jest mi potrzebne, a przynajmniej na pewno nie teraz. Jednostki kiepskie. Szukam czaru błogosławieństwa, bo potrzebuję jedną sztukę. Nie no, to też nie jest zbyt ciekawe. Ha. Czyli tak za bardzo to nic fajnego tu nie znalazłem. O co chodzi z widoczną na mapie gwiazdką? Elfickie wino? Czy ja potrzebuję elfickie wino? Może będę później potrzebował. Ale jedynka to w sumie może świadczyć o tym, że muszę więcej znaleźć. Jest ci trochę przykro, że musisz oddać taki wyśmienity trunek kościotrupowi, który nawet nie poczuje jego smaku. To może ten Jowiel, tak, ale nie masz wyboru. Inaczej Jowiel nie powie ci, jak dostać się do sekretnej mogiły, w której złożono doczesne szczątki Meadrilaida. No tak, ja muszę mu przynieść mandolinę i wtedy on pewnie powie, że jeszcze wino potrzebuje. Ha. Także dobrze, że znalazłem, bo tak byłbym w kropce, gdyby zażądał, bo nie wiedziałbym, o co chodzi. Chyba tu muszę się udać w tym kierunku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie tu zabawimy.